Yamaha XT600, 91 czy 4, jakoś tak. Niby jeżdżąca, nic się nie dzieje poważnego, ale właściciel chce tam sobie kilka rzeczy porobić, m.in. gaźniki, ściągnięcie góry, także pewnie wleci szlif. No i co więcej? A zaraz, tu już widzę jakaś zmiana jest, gdzie on ma sprzęgło, ponieważ... Ponieważ chyba, że bez sprzęgła, DCT może. Ponieważ te nowsze roczniki mają tutaj sprzęgło poprowadzone do śruby cylindra jest uchwyt sprzęgła i tutaj ciągniesz sobie zobaczyć z ciekawości, gdzie ma ten sprzęt sprzęgło. No, z drugiej strony, tak myślałem. No to już jakaś tam zmiana w silniku jest między nowszym modelem. I tak, to co na początek. To co najdłużej schodzi, no to wiadomo, ściągnę górę. Zobaczymy, jak się te imbusy będą odkręcać, ponieważ zwłaszcza te tutaj na środku, no to co niektórzy tam powinni, co robili koło tego, znają temat. A druga sprawa, szpilki. Szpilki to ja sobie prysnę czymś i zobaczymy. A prysnięcie nic nie da, jeśli się urwie na samym początku przy cylindrze. I też opona z tyłu, napęd, hamulce. To tam na te się wszystko pisze, także po drodze pokażę co i jak. Taka to maszyna chwilę postała, bo... No nie powiem, jakieś tam kolejki są, nie takie małe, ale takie grubsze rzeczy. Więc co, rozbiorę, zobaczymy co tam po drodze się pokaże. Miejmy nadzieję, że nic i że wszystko się dobrze odkręci, a wyjdzie jak zawsze. Dobra, to co, następny temat, może jak już będzie głowica ściągnięta lub coś po drodze ciekawszego. Tak to wygląda, prawie wszystko dobrze, prawie wszystkie się odkręciły. O dziwo, te z pokrywy zaworowej się odkręciły wszystkie i to dość lekko, także plus. Mówię prawie, ponieważ no, cylindra jedna. Dobrze, że się urwała troszkę wyżej, nie na równo. To się już brama odzywa. Za chwilkę. Trwa na razie nagranie w studiu. Korba bez luzów. Troszkę tam ma takie minimalne ślady, ale ani ich nie czuć pod palcem. Nie czuć. Góra, dół, luzów. No tak, pod rękę to nie czuję. I tak, co dalej? Co dalej? Tłoczek oryginał jeszcze jest. Taki dość czysty i mocno świecący powyżej pierścienia olejowego, także on chyba troszkę oliwę wpieprzał, przez co się tak ładnie umył. Kolejna sprawa. Po kolei. Wałeczek zdrowy. Niepodrapany, łoża w głowicy również, jak i głowica, zaraz zobaczę po kolei, przejdźmy do drugiego. Co do cylindra, zdać już mu, no to nie wiem ile tam kamera złapie tego, ale zresztą widać, że jest gładziutki, już ma progi spore. No teraz jestem, o właśnie, teraz widać, tam gdzie się pierścień zatrzymuje jest już próg, jak i również widać na dole. No takie jakby pierścienie dookoła cylindra. Także szlif to na pewno. Kolejna sprawa, zawory. Sonce. Akurat wziąłem ten brudniejszy. No i to też ciekawe, że jeden brudniejszy, a drugi czysty. Wyklepany już znać dookoła. Tak pod słońce popatrzeć. No to kamera tego nie złapie, ale okami to widać. Jest już. O, zadziorek właśnie, wyklepany zawór. To akurat nie jest problem, bo nie są drogie zawory. Przynajmniej nie były jeszcze niedawno. Bo ostatnio to się cholera cuda dzieją. Dalej, głowica. Wpieprzał olej na pewno. Tylko też, o właśnie, to jest czysto, a tutaj tak średnio. Aha, o tu jest ten połączony i czy on nie ciągnie tylko benzynki przez jedno? Może być, jedno jest umyte, ale widać po nim, że oliwę lubią. Szpilki się odkręciły, to akurat plus. Dobrze, że się odkręciły. I tutaj łoża. No, poza tym, że brudne w oleju, no to wszystko super. I co do tych zaworów, to też pokażę, że tak sobie wrócę, żeby sonce było dobrze złapać. Troszkę są, dużo, niedużo, ale rozklepane, ponieważ blokują się, o, dość mocno się blokują, a jak go przepchamy, później już chodzi lekko, a jak
wejdzie w prowadnicę zawór, to się troszkę blokuje jeden, jak i drugi. Ten był czysty, czyli ten idzie w swoje miejsce. No ten mniej, ale też jest czuć, że skrobie. A wydechowe. Wydechowy ten nie. Ten też nie. Najbardziej ten jeden ssący jest rozklepany na czubku. No to często tak w nich jest. Akurat to nie pierwszy raz. I też same jakby śruby. Ja przejechałem palcem, też ostra była. Też są już ślady pracy od... Znaczy no nawet nie ślady pracy, a już takie wklepania na ssących. Tak, na ssących najbardziej. Podkładka, podkładka. Tak to wygląda. Aha, jeszcze napinacz. Napinacz też. Ponieważ widać, w którym miejscu pracował. On widać, że się tutaj świeci pod koniec. A ile jest ząbków do końca? Niech to będzie 1, 2, 3, 4, 5. Troszkę słabo. Wypadałoby też rozrządzik zmienić. No a to nie ma się co dziwić. 91, 31 lat. Chciałbym, żeby Afryka tyle chodziła. 31 lat. Nie wydaje mi się. Dobra. Zadzwonię do właściciela, ponieważ chciał tutaj jeszcze opony, napęd, czy oponę tylną. Napędzik. Troszkę się tu uzbiera tego. Zobaczymy, co on tam zdecyduje. No i rożę, no to pokrywa tamto do ściągnięcia magneto. Troszkę się tu uzbiera. Hamulce też przy tej gumki, tłoczki. Dobra, dzwonię do właściciela i dopytam, jak widzimy tą naprawę. Ponownie XT. Od ostatniego momentu trochę tam czasu minęło, ponieważ i podnośnik się zmienił, a jak i troszkę zakres prac, ale jeszcze pytanie, czy ja tego nie usunę, to co było nagrywane z rozbiórką cylindra. Jeszcze nie wrócił ten cylinder. Ja akurat takiemu znajomemu daję, który się bawi wiertarką w szlifowanie. Opona z tyłu założona, takie lekkie enduro. Może to nie jest jakaś mega kostka, ale też nie jest taka tragedia. Jakoś to tam jeździć będzie. Na pewno lepsze niż było. Napęd założony, ale jeszcze nie skręcony, bo bawię się z hamulcami, z przodem i z tyłem. Tył już gotowy, z przodem zaraz powiem co jak. Na przód nowe klocki wlecą, ponieważ zacisk przejdzie taką większą regenerację. Nazwijmy w cudzysłowie. Więc może przejdźmy do właśnie tego tyłu. Tył jest ładny. No to tak pokażę. Tył już tutaj wyszkiełkowane, blaszki, wszystko ładnie tam sobie siedzi. I tak porównać tył do przodu. Tyłu nie ruszam, bo jest ładnie pomalowany. Jeszcze ten lakier oryginalny się trzyma. Ale przód to ja chyba potraktuję pieskarką. Taki był płyn w środku hamulcowy. Tak mi się wydaje, że chyba go wypieskuję i pociągnę jakimś pędzlem. Co będzie z przodem jeszcze? No bo jak zrobić, no to już tak, żeby to ładnie było. Na przód jeszcze zastaw gumeczek. Pójdzie nowy i klocki, ale to nie wiem, czy to dzisiaj będę składał. Zawory. Świeca sprzechuje, a nie masz klocki na tył. No właśnie, klocków na tył nie mam, także i tak hamulców nie zrobię dziś, bo dziś sobota. Także pewnie pomaluję ten zacisk przód i tak, rządzik, zaworki, uszczelniacze na silnik. Tak. Pomaluję ten zacisk na przód, a pewnie poskładam to wszystko następnym razem, ale to już nie zostało dużo. No poza silnikiem jeszcze muszę pokrywy pościągać. Boczny olej spuścić z niego. No troszkę tam jeszcze jest, ale to może pokażę ten zacisk. A czy prędzej czy później na pewno. Jak wygląda po odświeżeniu moim takim właśnie specjalistycznym. Dętka z tyłu nowa. Nawet się udało wyważyć, myślę. A zobaczymy. I nie było dużo, gdzieś około 60 gram chyba pokazało. To na taką oponę na zero wyszła. Tak myślę, spróbujemy. Można by na szprychy założyć ciężarki. A jest rancik, można nakleić. Zwłaszcza, że klejone już przedtem były. Gaźniki gdzieś tam leżą umyte. Już wcześniej, bo myłem z innymi. Już jakiś czas do tyłu. Dobra, zrobię ten hamulec. Przód.
No i nie mam klocków na tył, a przód będzie snuł. To pewnie będzie na razie tyle z tym sprzętem. Nie, jeszcze nie. Na razie tylko czyściłem. Powierzchnię, o tak powiedzmy. Wydech troszkę pylnąłem też. No szału nie ma, bo on taki jeszcze był farbą czarną pomalowany, pewnie żaroodporną. Będę usiłował teraz złożyć przedni hamulec. Teraz pokażę, jak to tam wyszło. Tutaj zawory, 4 sztuki. No sące są już wklepane. No, kamera nie zbierze. O, chociaż widać taki właśnie dołek w tamtym miejscu. Także zawory świeże już wsadzone, a to do XT to nie jest duży koszt, tu głowico. Mówi pan, nie mi nic, nic, dobra. Zaworki siedzą. Gniazda lekko liźnięte. Będzie elegancko. Nowy uszczelniacz. Wszystko dobrze. Dobra, to co? Może porównajmy teraz, jak mi ten hamulec wyszedł. Jakby było co porównywać. No, tył. To teraz przód ładniejszy. Patrz, jaki tuning przechuj zrobił. Napis na czarno. I Nissin. Lekko pryśnięty, bezbarwnym, takim specjalistycznym. Nie tylko to, co po szkiełkowaniu. No to teraz przód wygląda lepiej jak tył, ale tył lakierowany fabrycznie nie będę ruszał. Już przesmarowany, wszystko... Nie mam jak. Ale wszystko chodzi w palcach. O, widać, że się rusza wszystko. Tłoczek tam w środku jest. Prowadnice wszystkie w paluchach chodzą. Dobra, to teraz co może... Może przód się złoży, to mi będzie potrzebne. Klocek na tył. Są na miejscu te klocki, a nie chce mi się jechać. Sobota, południe, to już tam nieistotne. Świeży klocek, zestaw naprawczy, czyli śruby, gumki. Tak, jest tam mniej więcej chyba wszystko. Poskładam, zakręcę na motocykl. No i tutaj jakiegoś filcoka tu wstawię, żeby nic nie wpadło. Tyle na razie. A jeszcze filtr powietrza sprawdzę, co to tutaj siedzi pod spodem. No. I dalej z tematem. Zobaczymy, coś tam może jeszcze po drodze pokażę. Zobaczę, jak ten filtr wygląda. Bardzo ważna rzecz. Zwłaszcza, że już tak porobione na grubo, to pasuje, żeby piachu motocykl jakoś nie jadł za bardzo. Możecie zapytać, a na pewno zapytacie, po jaką cholerę on to rozkręca? Boczną pokrywę, jak tu się nic nie działo. No nie działo się, ale ściągnąłem tamtą lewą. W celu wymiany łańcuszka. Widzę, że sobie muszę jedną rzecz ogarnąć jeszcze. I tak mi się trochę nie podobał olej. No i to właśnie jest olej. No i widać tam takich dużo różnych świecących gadżetów. I to może z tej strony, gdzie magneto troszkę złapało. O! No takie są drobinki różne. I myślę, ściągnę. Zwłaszcza, że zestaw uszczelek cały, kompletny i tak mam. A nie po to tutaj szlif, nowe zaworki, wszystko, żeby nowy tłok, wszystko ładnie zrobione, żeby jakieś artykuły pływały w oleju. Także ściągnąłem i się wyczyści. Co dalej? A jeszcze z tym, z pokrywą. No właśnie, takie tutaj gadżety, no widać takich, takiego brudu sporo. Więc uszczelniaczkę mam, uszczelniacz nowy przy okazji założę na wał. I będzie dobrze. Będzie fajnie wyglądać. Akurat teraz prysnę zmywaczem, już kończę na dziś. No taki był olej, no wiadomo, no to nie jest nowy, ale dość taki ciemny. Prysnę zmywaczem to akurat zleci wszystko przez niedzielę. A w poniedziałek to sobie poskładam do kupy, poczyszczę i tak dalej. No tak to wygląda. Tutaj szmatka, żeby mi nic nie wpadło. Korbo tam sobie mieszka. Czeka na lepsze czasy. Dobra, myję, czyszczę i składam, ale to już dziś. Tylko krótka aktualizacja. Ściągnięte magneto. Nie jest to takie proste, ale zeszło. Różnie to bywa. Ściągacz dał rady. Tutaj idzie o-ring jeden nowy, tutaj o-ring drugi i uszczeleczka jedna i później na dekielek ten, który zasłania. Jakby takie koło rozrusznika idzie kolejny. Tu mam wszystko pomyte, oczyszczone. Uszczelki potrzebne to sobie złożę. Rozrządzik założę nowy. Właśnie taki to sprytny ściągacz, ale dał radę. Bez problemu. Napięć, stuknąć i poszło. Łożyska pomyte, jeszcze to tam w miarę wygląda. Oczekuję
A tu ta pokrywa założona, nie wiem, tam mówiłem o tym czy nie. Tak, żeby nie było. Normalnie to tu szmatka leży, tylko ściągnąłem, bo ta szmatka również zasłaniała tą pokrywę, przez co ściągnąłem, a później założę i, i tak, na swoje miejsce. Czekam na ten cylinder, nie mogę się doczekać na niego. Myślę, że może jutro będzie, zobaczymy. Jak tam sytuacja się rozwinie. Także dobra, złożę to, a później już kolejny temat. Góra, czyli cylinder, tłok, głowica i pierwsze odpalenie. Będzie składane. No będzie. Przyszedł cylinder, w sumie to przejechał po szlifie, więc poskładam, ale dzisiaj odpalał nie będę, jest godzina 4.16 prawie, nie 14.04. Łańcuszek założony, świeży. Tak jak mówię, godzina 16, więc dziś go odpalał nie będę, dziś poskładam wszystko do odpalenia. A wiadomo, góra jest na masie, tak jakby pokrywa, no powiedzmy, zaworów tam z popychaczami, każdy wie o co chodzi. I z górnym ślizgiem wałka. No, także złożę dziś, a będzie sobie to schło przez noc, a jutro odpalę. I będzie pewne, że wszystko trzyma się, ładnie by pogodziło. Przedtem tak deszczowo było. Tak, więc mówiłem o cylindrze. Płaszczyzna przygotowana, cylinderek po szlifie. Ładne, ładny hon. Znacie, widzę, że był mierzony średnicówką po szlifie. O, takie paseczki pionowe znać wtedy. Ładnie przehonowany, wszystko dobrze. Uszczelniaczki potrzebne mi są tutaj. A tu tłok. Powinien być. Z tłokiem wysłałem. Nie wiem, czy jakieś cegły. Jest tutaj, nie? Tak to wygląda. Tak. Widać, był też mierzony. I był też wkładany. Tak, wygląda na to, że pasuje. Więc taki to tłoczek TKRJ sobie wleci do silnika. Dobra. Więc zapnę tłok. Ubiorę go tam w pierścienie, tutaj te takie jakby powiedzmy o-ringi, uszczelka pod cylinder i skręcę go. Coś tam pokażę po drodze, jak już będzie cylinder z tłokiem na miejscu, to coś tam się może da zobaczyć. Siedzi na miejscu. Tłoczek przesmarowany. Uszczelka jest, tulejka jedna, druga, tutaj trzecia i no, nazwijmy to w cudzysłowie o-ring, nie jest to o-ring, ponieważ jest płaski, tak jakby uszczelka. I co? Tak to sobie wygląda. Nie wiem, czy mi się uda pokazać, że się kręci. Może się uda, bo mi rąk nie braknie. 19 mu tu zaaplikować. Więc już jak się kręci po palcu, a tłoczek sobie jeździ góra dół. Ustawię go tak troszkę niżej. I kładę głowicę, cylinder przykręcony, a tutaj jeszcze imbusy dwa, to za sekundkę. Cylinder przykręcony, teraz pora na głowicę. Gniazda przefrezowane, nowe zawory, cztery te wydechowe, tak troszkę szerzej jak sące. Uszczelniacze nowe, więc założę teraz to i tak, o właśnie, tutaj idzie masa dookoła, także złożę, wydechy zakręcę, znaczy w sumie wydech jeden, no ale jakby kolanka dwa, gaźniki i będzie stała do jutra rano, na jutro rano pierwsze odpalenie, zalanie olejem i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyszło. Także kolejny temat, jak już będę miał głowicę założoną i wałeczek. Dobra, kolejny piękny dzień, zalany olejem, można by go odpowietrzyć. Znaczy ja to tak mówię, po swojemu, śruby tutaj, śruby, nakrętki nowe, zawory ustawione, wszystko powinno być dobrze. To co? Zapłon, akumulator przekręciłem przed chwilką. Jeszcze zobaczymy, czy w nim jakiś prąd jest. A jeszcze tak zrobię, że po przekręceniu, jak już mi się olej u góry pokaże, to podepnę akumulator do ładowania też. Dobra, bez świecy powinno mu iść
W miarę lekko. Uwaga, kręcimy. Chwilka przerwy. Nic się tam czerwonego nie pokazuje. Ponieważ czerwony olej jest, to będzie w miarę dobrze winać. Jeszcze nic. Dobra. No to kręcimy dalej. Jeszcze nic. No już widzę, że się pojawił na wałku. O, widać go tam. Jak jest ten zawór po lewej stronie, to tam z tyłu na wałeczku już jest olej czerwony. A jeszcze chwilkę pokręcę i z głowy. Może kamerę tak jakoś zrobimy, żeby było coś widać. O, teraz może. No widać, dobrze widać teraz, że cały wałek w kąpieli, tutaj wszystko się zalało. Jest dobrze. Okej, to jeszcze chwileczkę i będzie. Niech tam się już rozchlapie wszędzie na pewno. Rozrusznik się nie zgrzał. Nie, no albo bez świetlny to się tam nic nie dzieje, ale widać, że oleju wszędzie pełno, cała głowica pływa, jak się kręci rozrusznikiem wałeczek, cały mokry, więc ten temat z głowy. Dobra, baterię podładuję, akumulator wyłączę, skręcam dalej i kolejna sprawa, już pierwsze odpalenie będzie. Gaźniki, zwał jak zwał, już umyte, a to już dość długo umyte, więc poskładam. I będzie luksus. Miejmy nadzieję. No więc próba odpalenia będzie. Zobaczymy, czy zapali tak, jak to Yamahy mają w zwyczaju często, bardzo często. Nawet po takich grubszych rzeczach palić, jakby były zgaszone przed chwilą. Akurat może nie wszystkie, ale te XT600 tak mają. Ssanie dajemy. Paliwko odkręcone. No, próba. Można by na bortomierz pokazać, jeśli by był. Ale nie ma. Okej, dobra, tu mamy. Działa. No to palimy. No tak, ta akurat nie chce tak palić, ale... Może troszkę ma wrota. Troszeczkę gazu mi się obudziła. Dobra, rozgrzewka krótka, ja sobie akurat posprzątam, później zmiana oleju, ale to już nie dziś, na razie tylko odpalenie, dobrze jest. Niech się rozgrzeje, rozpędzi, wyłączę ssanie, ustawię wolne obroty, niech pyka. Troszkę odmłodniał sprzęt po wizycie na myjni, jak zawsze, a no nie zawsze, tym akurat pojechałem sprawdzić, czy wszystko gra, czy się jakiś wyciek gdzieś nie pojawi. No niby nic, jeszcze gorący. Troszkę umyłem. Odmłodniała maszyna. A jeszcze zmiana oleju, za chwilkę, póki właśnie jeszcze gorący. To też tak jedno z drugim myjnia przy okazji. Rozgrzanie silnika, wymiana oleju z filtrem. Pierwszy raz już, no bo to wiadomo, nowy tłok, szlif. To tak za pierwszym razem zawsze wymieniam u siebie. No gotowe, no co tam było robione, to chyba w miarę pokazałem. Co i jak, wycieków niby nie widzę, spod pokryw nic czerwonego nie wisi, także powinno być dobrze. Hamulce wszystko hamuje fajnie. To jeszcze się troszkę klocki dotrą do
do tarcz, bo tarcze nie były nowe, ponieważ nie są jeszcze najgorsze. Spróbujmy odpalić, czy się uda. Bez osłonki tutaj tej jeszcze, bo do wlania oleju i do sprawdzenia troszkę lepiej. Nie zakręcałem jeszcze. Tak to sobie pyka. Jest dobrze. A cóż tutaj? A, śruba niedokręcona. Aj, kurwa. Nie dokręciłem śrubę. Teraz dokręcę. Dałem gazu i widziałem, że się ruszyło. Dobra, wszystko gra. Gaszę, nie ma co grzać w miejscu. I wymiana oleju i tą śrubę dokręcić. Ale to już. Moment.